dialog. I to porozumienie zostało podpisane z osobami, które są bardzo reprezentatywne dla środowiska niepełnosprawnych, dlatego że członkowie rady konsultacyjnej, żeby być członkiem takiej rady, muszą mieć poparcie co najmniej 15 organizacji ze środowisk osób niepełnosprawnych. Więc z całą pewnością można powiedzieć, że to porozumienie podpisały osoby, zresztą nawet oglądając relacje z tego, osoby, które znane są ze swojej takiej niezłomnej działalności przez lata właśnie w sprawie osób niepełnosprawnych. Oczywiście grupa osób, która jest w tej chwili w Sejmie, też ma prawo do swoich postulatów, tego nikt nie kwestionuje, no ale tak jak zauważył pan redaktor, rzeczywiście ta atmosfera, która jest wytworzona przez te osoby, no jednak z takim wsparciem polityków w tle, bo przecież towarzyszyła im wielokrotnie posłanka opozycji, posłanka Nowoczesnej. Posłanka Szering-Wielgus. Tak. I rzeczywiście ta atmosfera takiej już wręcz, to co wczoraj się wydarzyło z panią rzecznik, no jest takie niepokojące. To nie jest atmosfera, która służy do rozmowy i do dialogu, bo my tego oczekujemy, dialogu i proponujemy ten dialog. Wielu komentatorów, internautów choćby zwraca uwagę, że być może tutaj ta taka stanowczość no, ma jakiś taki swój podtekst polityczny. Więc... No właśnie, bo przez samą obecność, czy też wspieranie tej sprawy, prawda, przez posłankę Nowoczesnej, ci ludzie tam nie znaleźli się też przez przypadek, zostali wprowadzeni. Czy może być tak, że rzeczywiście ci reprezentatywni przedstawiciele tego środowiska chcą kompromisu, ten kompromis został zawarty, a tutaj jest pewna gra też polityczna właśnie z tych osób, które protestują w Sejmie, żeby przedłużać sprawę, żeby po prostu wywoływać zamęt w państwie, żeby odwoływać też członków rządu, bo wiemy, że jednym z postulatów, i to już z postulatem czysto politycznym, jest odwołanie pani minister Rafalskiej. Tego domagają się właśnie ci, którzy protestują w Sejmie. Tak, te postulaty idą coraz dalej i ich charakter zaczyna wskazywać, że one się troszeczkę oddalają od tych pierwotnych i tych takich najbardziej istotnych dla tego środowiska. Może cel od początku był taki, żeby destabilizować? Mnie oczywiście niezręcznie jest to komentować, bo chciałabym wierzyć, że te prawdziwe, rzeczywiste intencje służą osobom niepełnosprawnym, dzieciom, z którymi te mamy przyszły. Myślę, że atmosfera doszła już do takiego poziomu, że zgadzam się z panią minister Rafalską, że kontynuowane te rozmowy powinny być jednak bez obecności kamer, w takim bardziej spokojnej atmosferze i mam nadzieję, że do tego dojdzie. Bardzo bym namawiała i apelowała do tych osób, ale także do polityków, tych ewentualnych, którzy w jakimś stopniu inspirują, żeby nie wykorzystywać do tego nieszczęścia, tej trudnej sytuacji życiowej do swoich politycznych celów. Pani poseł, mamy twarde cyfry. Ta część rodzin, która protestuje w Sejmie, mówi, że reprezentuje 280 tysięcy osób. Chcą 500 zł miesięcznie dla każdej osoby. Rząd podaje, że to kosztowałoby 1,8 miliarda złotych rocznie, ale są też dane bardziej kompleksowe. Okazuje się bowiem, że tych wszystkich, którzy właściwie powinni dostać jakąś rentę z tytułu niepełnosprawności, ludzie, których niepełnosprawność orzekł ZUS czy KRUS na przykład, prawda? Ich jest około 1,5 miliona i to wtedy koszt roczny no już oscyluje zupełnie wokół innej sumy, 9 miliardów złotych rocznie, czyli mamy 1,8 miliarda przeciwko 9 miliardom. Czy krótko mówiąc, czy państwo stać na to, żeby dzisiaj 9 miliardów zaoferować wszystkim potrzebującym niepełnosprawnym? To znaczy,
Nawet pani minister Rafalska mówiła wczoraj, no, że nie da się spełnić natychmiast tego rodzaju postulatu i to jeszcze w czasie trwania roku budżetowego. To są sprawy, które trzeba z wyprzedzeniem zaplanować i my to robimy, bo my jesteśmy pierwszym rządem, który postawił na solidaryzm społeczny. To jest od wielu lat w naszym programie wyborczym i my go wielokrotnie prezentowaliśmy i to też było powodem tego, że Polacy nam zaufali i można powiedzieć poprosili, żeby tak zdecydowali, że oni chcą, żebyśmy ten program realizowali. Można więc powiedzieć, że jest to rząd, który jest bardzo wrażliwy społecznie. Niektórzy mówią, że nawet za bardzo. Nie, liberałowie wręcz bywa, sama słyszałam takie epitety, że jesteśmy socjalistami, nawet już czasem dochodziło do stwierdzeń, że komunistami. No, możemy raczej się odwołać do historycznej tradycji PPS-u, myślę, jeśli w ogóle, prawda? Jeśli w ogóle czyli się socjaliści niepodległościowcy, ale komuniści chyba jednak nie. Zdarzały się i takie wypowiedzi to ze strony polityków, obecnych parlamentarzystów opozycji. Ja uważam, że bez względu na epitety, jakie są kierowane pod naszym adresem, trzeba robić swoje, to znaczy budować ten solidaryzm społeczny jako zasadę funkcjonowania państwa, bo to wynika z konieczności wspierania wspólnoty społecznej, bycia dla siebie nawzajem oparciem. Wtedy, kiedy los jednemu daje, no, można powiedzieć, większy krzyż, powinniśmy pomóc go nieść, bo to wynika po prostu z ludzkiej, zwykłej przyzwoitości. Pani poseł, jeśli możemy jeszcze sięgnąć po inne cyfry w ramach tych programów prospołecznych. Wymieńmy jeszcze 500+, Mieszkanie Plus, ale teraz się pojawiła koncepcja Dostępność Plus, właśnie dotycząca osób niepełnosprawnych. I tutaj zarezerwowane środki na ten cel mają wynosić już w tej chwili 23 miliardy złotych. To nie jest chyba tak, że rząd nie reaguje na problemy środowiska niepełnosprawnych. Przestrzeń publiczna jest pełna barier architektonicznych i o tym bardzo wiele mówiło przez te wszystkie lata, ale nic ze zniesieniem tych barier nie zostało za wiele zrobionych. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem była Anita Czerwińska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Powtórka programu. To Polskie Radio 24, zbliża się druga. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Coraz bliżej ograniczeń w delegowaniu pracowników na terenie Unii, co jest niekorzystne dla polskich firm, które wysyłają najwięcej osób do pracy za granicę. Komisja do Spraw Socjalnych i Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego zatwierdziła ustalenie dotyczące zaostrzenia zasad delegowania. Cały parlament te ustalenia zaakceptuje w czerwcu. Zgoda unijnych rządów też jest już przesądzona, bo zgodę wyrazili już ambasadorowie państw członkowskich. Beata Płomecka. Okres delegowania ma być skrócony do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia tylko o pół roku. To będzie problem dla małych i średnich firm, które do tej pory wysyłały na dłuższe kontrakty. Ponadto uzgodnienia przewidują podniesienie płacy minimalnej i objęcie pracowników wszystkimi układami zbiorowymi, a te są różne w różnych krajach. Europosłanka Danuta Jazłowiecka, która od wielu lat zajmuje się tą sprawą, negatywnie oceniła najnowsze ustalenia. Tego małe i średnie firmy nie przełkną. Dzisiaj przedsiębiorcy mówią, że czują się niepewnie na rynku europejskim, nawet na rynku polskim, ze względu na brak jasności prawa. Europoseł Kosma Złotowski dodał. To jest dzielenie Europy. Dążyliśmy do tego, żeby rynek ujednolicić. A tu nagle, pach, taka bariera. Polska i kraje naszego regionu mają za złe Komisji Europejskiej, że ugięła się pod presją Europy Zachodniej, która chce ograniczyć dostęp do swego rynku tańszym pracownikom z Europy Środkowo-Wschodniej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, ponownie nie pojawiła się na rozprawie komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji.
Komisja przesłuchała za to dwoje innych świadków. Michał Fedusio. Przesłuchiwany przez pierwsze 7 godzin rozprawy komisji były wiceprezydent Warszawy Andrzej Jakubiak zeznał, że przez 5 lat, gdy nadzorował Biuro Gospodarki Nieruchomościami, nie dochodziły do niego sygnały o nieprawidłowościach przy postępowaniach reprywatyzacyjnych. Nie widziałem żadnych takich sytuacji, które by miałyby mnie niepokoić. Pomijam ilość spraw, ale ja nie widziałem powodu, żeby oceniać to, co robi BGN w zakresie reprywatyzacji krytycznie. Dawna dyrektor biura prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Elżbieta Jakubiak, wyjaśniała zaś, że ówczesnym władzom miasta zależało głównie na interesie publicznym. W sytuacji, gdyby były roszczenia wobec kamienic z lokatorami, prezydent nakazywał opóźnianie zwrotów kamienic. Po zakończeniu części jawnej rozprawy komisji zwołano jeszcze posiedzenie zamknięte. Michał Fedusio, Polskie Radio. Duński sąd skazał konstruktora okrętów podwodnych i rakiet Petera Madsena na dożywocie. Uznał go za winnego torturowania i zamordowania szwedzkiej dziennikarki Kim Wall. Tuż po godzinie 13 przewodnicząca składu sędziowskiego, sędzia Annette Burke, przeczytała wyrok sądu. Sąd rejonowy skazuje oskarżonego Petera Madsena na karę dożywotniego więzienia. Wyrok trzyosobowego składu sędziowskiego był jednomyślny. Ponadto sąd zdecydował o konfiskacie łodzi podwodnej Nautilus, na której podczas rejsu Madsen zamordował, a następnie, by, jak uznali sędziowie, ukryć ślady, rozczłonkował ciało szwedzkiej dziennikarki Kim Wall. Sędzia w ustnym uzasadnieniu wyroku powiedziała, że Madsen nie przedstawił wiarygodnego wyjaśnienia przyczyny śmierci Szwedki. Sąd wziął pod uwagę fakt, że skazany kilka razy zmieniał zeznania. Nie bez znaczenia były jego zainteresowania brutalną przemocą. Petera Madsena skazano także za przestępstwo na tle seksualnym, pozbawienie wolności innej osoby oraz o dwa przestępstwa związane z naruszeniem bezpieczeństwa żeglugi. Proces sądowy rozpoczął się w marcu i trwał 11 dni. Na razie nie wiadomo, czy obrona złoży apelację od wyroku. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. I na koniec wracamy do kraju na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie początkowo możliwe burze. Temperatura od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w pasie od południowego Mazowsza przez Lubelszczyznę po Małopolskę i Podkarpacie. Wiatr umiarkowany i dość silny na wybrzeżu i w górach, porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 4 minuty po drugiej wracamy do rozmowy Adriana Klarenbacha. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Józef Brynkus, Kukiz 15. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panowie, co zrobić z protestującymi? Trzeba rozmawiać. Myślę, że trzeba rozmawiać i trzeba większą empatię. Empatia to już jest. Już większej się nie da. No nie było od początku. Po prostu źle zaczęto. Panie redaktorze, źle zaczęto. Ja przypominam sobie, jak przybył pan premier do Sejmu wtedy rozmawiać, to zaczął od dziennikarzy i zaczął mówić o zmianie konstytucji. To się rzucili na niego dziennikarze, tak. Więc nie mógł dać się. Nie, to było zaplanowane. To było zaplanowane. Poszedł do dziennikarzy, natomiast później też, było to takie zimne spotkanie, więc myślę, że to zaostrzyło jeszcze bardziej konflikt, w przeciwieństwie do pana prezydenta, który podszedł bardzo, bardzo, że tak powiem, ciepło i ja byłem naprawdę mile zaskoczony wizytą pana prezydenta. Panie pośle, ale między ciepło to, między tym, że ktoś tylko rozmawia, a nic nie daje w zamian, to porozumienia nie ma. Nie, pan prezydent obiecał, że będzie rozmawiał z panem premierem. Rzecznik prezydencki, pan minister Łapiński, mówi wprost, że efektem tego porozumienia, które jest w tej chwili z rządem, czy też porozumienia wychodzącego od rządu, to jest właśnie efekt rozmów pana prezydenta. Że tutaj protestujący już nie ufają tym wszystkim, którzy im obiecują. Chcieliby jakichś konkretów w postaci rozwiązań ustawowych, bo z tymi obietnicami już od dłuższego czasu się spotykają. Mają prawo być nieufni, bo wiele razy ich oszukiwano. Panie pośle, sam się pan podkłada. Zaczęło się od rządów waszych, od PO-PSL-u, oszukiwanie tych ludzi pokrzywdzonych, tych ludzi cierpiących, bo tak to trzeba powiedzieć. Natomiast niestety trzeba powiedzieć, że także w pewnym zakresie do takiego ich upokorzenia przyczynia się także obecna władza. W moim przekonaniu należałoby
rzeczywiście porozmawiać, nie dokonywać podziału wśród tych osób z mających dzieci niepełnosprawne, bądź też w rodzinie dorosłą osobę niepełnosprawną. Tym bardziej, że ustalmy jedną rzecz. Te kobiety, które protestują w Sejmie, tak, one mówią, że reprezentują rodziców. Czy to jest najgorsza rzecz? To jest najgorsza rzecz, kiedy po prostu mówi się o tym, że się jest reprezentantem całego środowiska. A się nie jest. A się nim nie jest. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że zarówno ci, którzy podpisali to porozumienie, jak i ci, którzy po prostu nie podpisali porozumienie, bo zostali z niego wykluczeni, mają praktycznie takie same postulaty. Chcę przypomnieć, że te postulaty to nie są postulaty, które pojawiły się nagle. O tych postulatach mówiliśmy my jako Kukiz 15 już na przełomie 2015-2016 roku. Przygotowaliśmy projekty trzech ustaw, które skonsumowałyby w praktyce te prośby, bo tak to trzeba potraktować, ze strony rodzin osób niepełnosprawnych. A dziś mamy do czynienia z prośbą, groźbą czy szantażem? Ja myślę, że dalej mamy do czynienia z prośbą. Problem polega na tym, że te rodziny są bardzo zdesperowane. Proszę pana, gdyby oni przyszli do jakiejkolwiek instytucji, w tym także do Sejmu, z banerami, to zostaliby w ciągu 3 minut stamtąd wyniesieni albo też nie dopuszczeni. Sam byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy wchodzą osoby i nagle rozciągają jakiś transparent. Straż Marszałkowska się, co naturalne, bo to jest jej obowiązkiem, rzuca na nich i ich z Sejmu wyprowadza. Dlatego też one użyły dla nich, myślę, że bardzo takiego ciężkiego argumentu w postaci własnych dzieci, żeby wskazać na ich problem. Myślę, że się dałoby dogadać. Trudno, bo to jest też kwestia pewnej takiej ambicji, albo też powiedzmy czegoś takiego jak to, że jeżeli przekonania, że jeżeli rząd ustąpi, to znaczy, że przegrał. W tym przypadku nie będzie ani wygranych, ani przegranych. To będzie z korzyścią dla tych osób, które oczekują wsparcia, to wsparcie wcale nie jest takie kosztowne. Ja myślę, że tutaj trzeba wrócić do niepełnosprawności. Niepełnosprawnych jest w kraju około 15, niektórzy mówią, że nawet więcej procent osób. Natomiast problem ten dotyczy tylko bardzo wąskiego wycinka. Ci, którzy podpisywali porozumienie, podpisywali to w imieniu wszystkich niepełnosprawnych. Więc tutaj oczywiście i koszt, i problemy w poszczególnych grupach tych niepełnosprawnych są różne. Natomiast ci, którzy protestują w tej chwili, no to są w najtrudniejszej sytuacji. Pieniądze, mówimy o pieniądzach i o problemach. Oczywiście skąd utrata zaufania, bo poprzedni rząd w 2015 roku. Jeżeli chce pan powiedzieć, jeżeli chce, no właśnie, to jest kwestia dyskusyjna. Właśnie problem tkwi w tym, o czym dziś mówił pan poseł Zyska, w programie Minęła 8 w TVP Info, że za bardzo tych pieniędzy nigdzie udokumentowanych nie ma, że były zabezpieczone. Jak to nie ma udokumentowanych? No właśnie nie ma. Budżet jest grubą książką. Widocznie pan poseł Zyska nie potrafi przeczytać i przeanalizować budżetu, bo tak można o wszystkim powiedzieć. Zapisanie jest deklarowane w sposób ogólny. Jest zapisane, panie zadania, na co mają być pieniądze przeznaczone, powoduje, że te pieniądze po prostu są, no nie, nikną. Panie, a tak pośle, właśnie zostało to zapisane. Się nie zapisuje. Ale załóżmy, że rzeczywiście te pieniądze były zapisane. Bo w tej chwili minister Rafalska wychodzi z tymi pieniędzmi do ludzi, tych protestujących, tak, w Sejmie. I dobrze, i to jest realizacja. Ale moment, ale oni mówią tak, nie. To jest tylko część. My przede wszystkim chcemy 500 zł dodatkowo. Nie, już nie. I do tego wszystkim. Nie, panie, 500 zł, tak. Na początku. Z tym, że 300, 100 i 100. Tak. Tak, to naprawdę nie są wielkie pieniądze dla budżetu państwa. To jest 9 miliardów. No, nie, to rzeczywiście nie dotyczy 300 tysięcy osób. A co z pozostałymi niepełnosprawnymi? Te pozostałe osoby także powinny być w jakiś sposób zakompensowane. No właśnie, to już mówimy o kwocie 9 miliardów złotych. To trzeba być także, po prostu posiadać empatię i być człowiekiem, żeby po prostu uznać potrzeby tych ludzi. Wiemy dobrze, że pieniądze w różny sposób wypływają z budżetu państwa. Nie będę wskazywał, w jaki sposób. Niemniej jednak panowie, tak jest. Ja negocjatorem nie jestem, mówić, albo jak już, to jestem negocjatorem cienkim. Ale gdybym chciał rzeczywiście się z kimś porozumieć, to wyszedłbym z założenia takiego, że moim punktem wyjścia do rozmowy jest 500 zł, które chcemy otrzymać. I teraz od
tego, jak rozdysponujemy tę kwotę, zależą dalsze negocjacje. Dlaczego nie ma propozycji takiej? Łatwiej byłoby przełknąć teraz 100 zł. Następnie powiedzmy 300. Kolejny. Ale jest, to, że jest kolejny propozycja. Ale jest, ale ja, a jak brzmi ta propozycja? 300 od czerwca. A dobrze, a ja proponuję coś innego. Zacznijmy od mniejszej kwoty, dojdźmy do wyższej. Nie, no to panie redaktorze, negocjacje polegają na tym, że każda ze stron przedstawia swoją propozycję. Oczekiwania niepełnosprawnych są 500, więc oni mają prawo schodzić i będą schodzić i schodzą. Natomiast druga strona, która ma dać pieniądze, 30 milionów w skali miesiąca, to naprawdę przy budżecie państwa ponad 360 miliardów złotych, to naprawdę nie są pieniądze wielkie. Pan premier Morawiecki ciągle przypomina o nadwyżce. Tą nadwyżkę w jakiś sposób trzeba skonsumować. Ja myślę, że nie stało się... Zaraz. Nie stało się nic wielkiego. I tutaj pan poseł Kasprzak powie, idąc sznytem chociażby ministra Rostowskiego, Jana Wincenta, a ten jest byłego ministra finansów, czy oszczędzajmy, a potem ten... Tak jest, pójdzie sznytem Platformy, że nie wolno tej nadwyżki konsumować, to panie trzeba inwestować albo oszczędzać. To jest błędna narracja. No jak nie? No przecież przez 8 lat tak tłumaczyliśmy. Panie redaktorze, przez 8 lat to już jest... To jest... No bez tutaj... Bez, panie pośle, no nie pan nie używa takich epitetów. Kradli. Jeżeli teraz nie kradną, to gdzie są pieniądze? Oczywiście. Jeżeli teraz nie kradniecie, to gdzie kradniecie? Pan jest też zapleczem PiSu. No mówię wprost. I popiera pan wszystkie rozwiązania. Dzisiaj pan mówi, że oni kradli... Osiągnie, nie chodzi o rację. Tylko my mamy sprawę ewidentną, kto jest oskarżony, kto siedzi w więzieniu. Poseł Platformy Obywatelskiej. Oczywiście trzeba oczywiście trzeba mu udowodnić winę, ale nie można mówić, bez że podstaw nie zrobiłaby tego. Może wrócimy do rzeczy i do tematu, który tutaj przyszliśmy. W moim przekonaniu pieniędzy jest dość i trzeba spokojnie po prostu z nich skorzystać, ponieważ ja jestem o tym przekonany, że gdy teraz jest takie przysłowie, które mówi o tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I to jest sprawa ewidentna. Propozycje Prawa i Sprawiedliwości, choćby na przykład ten program Dostępność Plus, zakłada powołanie instytucji pracownika socjalnego. To jest pracownik, który będzie o wiele więcej kosztował niż te 500 zł miesięcznie dla dorosłych, ten dodatek rehabilitacyjny dla dorosłych osób niepełnosprawnych, zwłaszcza, że będzie on konsumowany przez rodziny. Panowie, ale skoro mówimy o dodatku rehabilitacyjnym, to może zróbmy jeszcze inaczej, jeżeli państwo fizycznie nie ma tych pieniędzy. Załóżcie, że pan redaktor jest bardzo dobrym negocjatorem. Załóżmy, hipotetycznie. No ale daliście się panowie podpuścić. No, to moja wina. Przepraszam najmocniej. Nie daliśmy się podpuścić. Załóżmy hipotetycznie, że państwo nie ma pieniędzy fizycznie. Co jest oczywiście absurdalne, ale załóżmy, że nie ma. To może zamiast dawać tych 500 zł, niech państwo stworzy takie mechanizmy, że ta rehabilitacja będzie teoretycznie o każdej porze dnia i nocy dla osób potrzebujących. Panie redaktorze, 2,5 roku państwo miało na to, żeby przeprowadzić program związany z całą obsługą niepełnosprawnych. I nic w tym zakresie nie zrobiono. Udawano, że się coś robi, jak widać nic nie zrobiono. I w tej chwili państwo jest pod ścianą, zgadzam się. Tylko, że państwo nasze, bo szczególnie ministrowie, nie ma dnia, nie ma tygodnia, żeby nie mówili, że brakuje im pieniędzy, że pieniądze są, za pan poseł tutaj też podkreśla, nie kradną w tej chwili, więc gdzie są te pieniądze? Wystarczy nie kraść. No, wystarczy nie kraść, to co? To dalej kradną, jeżeli pieniędzy brakuje, panie pośle, zgadzam się z jedną rzeczą, którą pan tutaj powiedział, ewidentnie. Jeżeli ktoś przychodzi do władzy z pewnym programem, projektem i wśród tego programu jest także pomoc dla osób niepełnosprawnych, to powinien na dzień dobry te wszystkie projekty ustaw przedstawić. Poza tym wystarczyło się także zapoznać z projektami, które ktoś inny proponuje. A tutaj wiemy ewidentnie, że pani minister Rafalska z tymi projektami ustaw się nie zapoznała. No więc, bo zostały one, nie mogła się zresztą zapoznać, no bo jeżeli coś
nie zostanie poddany procedowaniu, no to nie ma szans na to, żeby PiS się zapoznać. I jego otoczenie nie przyszło z żadnym programem, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. Oczywiście nasz Tanarak, nasz Eldak to było. Natomiast jak dzisiaj życie pokazuje, nie było takich projektów. Ja się dziwię wam, panie pośle, bo jak pan mówi, że mieliście dobre programy, popieracie PiS, a nie potrafiliście wyegzekwować swojego programu. Pan upraszcza sprawę, nie wiem dlaczego. Być może po prostu, proszę nie zmuszać do jakichś takich osobistych wycieczek, natomiast nie rozumiem, dlaczego pan nie potrafi dostrzec tego, w jaki sposób my jako Kukiz15 funkcjonujemy. My popieramy takie projekty, które są w naszym przekonaniu i naszych wyborców projektami dobrymi i to robimy z całą odpowiedzialnością w przeciwieństwie do choćby was. Macie narzędzia w tej chwili do popierania. Macie narzędzia do popierania i mogliście dla niepełnosprawnej wyegzekwować swoje dobre rozwiązania. Myśmy też się pod tym podpisali. Czym się różnimy my od pozycji waszej? Myśmy też się pod tym podpisali. Cieszę się bardzo. Oczywiście, że to tak samo pan bierze za to odpowiedzialność. I niestety trzeba powiedzieć, że zostaliśmy w tym przypadku zlekceważeni. A właściwie zlekceważone zostały te osoby, których te ustawy by dotyczyły. Bardzo panom dziękuję, państwu przede wszystkim. Spokojnego popołudnia, do usłyszenia. Powtórka programu. Debata dnia. Przed mikrofonem Piotr Wąż. Dzień dobry, rozpoczynamy debatę dnia w Polskim Radiu 24. Dziś najważniejsze wydarzenia dnia komentować będą Marcin Fijołek z Tygodnika Sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. I politolog Grzegorz Gruchalski. Witamy. Dzień dobry. Panowie, czy czeka nas weekend, długi weekend majowy, cały tydzień majowy z protestem rodziców i opiekunów niepełnosprawnych w Sejmie? Ja tylko zanim odniesiemy się do konkretów i realiów, które komentujemy, chciałem tylko zwrócić uwagę i chciałbym, żeby też to wybrzmiało na antenie Polskiego Radia 24, że uważam za złą decyzję niedopuszczalną zawieszenie Rafała Dudkiewicza za jego wpisy na Twitterze. Uważam, że nie przekroczył w żadnym wymiarze żadnych reguł czy granic i że to godzi w wolność dziennikarską, jaką Rafał prezentował na Polskim Radiu, antenie Polskiego Radia 24. Mam nadzieję, że do pracy wróci. A wracając do tematu głównego, o jakim rozmawiamy, rzeczywiście zanosi się na to, że majówka będzie z protestem w Sejmie. Dodam, że Zarząd Polskiego Radia wydał w tej sprawie oświadczenie, o której pan powiedział na początku programu. A teraz wracamy do pytania głównego, czyli do pytania o tę majówkę z osobami protestującymi w Sejmie. Tak, zanosi się na to, że ta majówka będzie niestety z protestem w parlamencie. Obu stronom nie udało się dojść do porozumienia. Ja osobiście żałuję, bo mam wrażenie, że tutaj żadna ze stron nie gra nieczysto. Tak? To znaczy rząd uczciwie powiedział to, co mógł zaproponować. Nawet mam wrażenie, że poszedł o krok dalej. To znaczy te propozycje są całkiem niezłe. No z drugiej strony widzimy dość nieprzejednaną postawę tych, którzy protestują w Sejmie, momentami bardzo, bardzo emocjonalną. Ja po ludzku rozumiem tych, którzy protestują w parlamencie, bo to są rzeczywiście często sytuacje graniczące z jakimś poczuciem godności, elementarnej godności, elementarnego poziomu godności, na którym trzeba żyć. Natomiast mam też takie poczucie, że akurat ten rząd robi naprawdę sporo dla osób, które potrzebują pomocy na co dzień, które są jakoś tam poszkodowane, które wymagają opieki ze strony państwa. Myślę też, że dobrze byłoby, gdyby jednak te obie strony spotkały się w połowie drogi, uzgodniły, jak to się ładnie mówi, mapę drogową dojścia do jakiegoś poziomu takiego wsparcia, które satysfakcjonowałoby obie strony. Jeszcze jedna uwaga w tej sprawie, to znaczy trochę mi przeszkadza sposób mówienia o tym problemie ze strony niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Brakuje mi tutaj jednak takiej elementarnej empatii i to mam wrażenie może rykoszetem odbić się w samą ekipę obozu rządzącego. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, trochę przeszkadza też mi emocjonalność, czy wręcz czasami agresja, może to złe słowo, ale jednak to użyję go z tych, którzy protestują, bo to jednak nie jest tak, że rząd odwraca się zupełnie plecami, nie podejmuje rozmów, tylko stara się ten problem rozwiązać. To oczywiście trudne zagadnienie i rząd jest trochę tutaj ofiarą własnego sukcesu, bo jeśli chwali się w ostatnich miesiącach, słusznie zresztą, i ma się czym pochwalić, uszczelnianiem systemu VAT, dobrą kondycją budżetu państwa, czy niezłą sytuacją ekonomiczną, niskim bezrobociem, to naturalnym jest, że grupy, które rzeczywiście oczekują wsparcia i potrzebują tego wsparcia, będą te postulaty stawiać. Zanosi się na majówkę w Sejmie z protestem, ale tak to czasami w demokracji jest i też nie przywiązał do tego jakiejś wielkiej wagi, bo protestujący po prostu mają do tego święte prawo. Dziś udało się spokojnie porozmawiać i protestującym, i przedstawicielom rządu. Elżbieta Rafalska spotkała się z rodzicami w Sejmie, za drzwiami zamkniętymi, bez udziału kamer. Okazało się, że można prowadzić spokojne rozmowy.
one nie zakończyły się kompromisem, bo rodzice, przypomnijmy, domagali się 500 zł dodatku. To jest ich główny postulat, ale rozłożonego na rady, część w tym roku, część w roku 2019, to jest za dużo. Mówi strona rządowa i to jest też krzywdzące. W tym sporze trudno rozmawiać na korytarzu sejmowym, gdzie też leżą albo siedzą niepełnosprawne i dzieci, i dorośli. I kiedy wszędzie są kamery, coraz więcej jest dziennikarzy w Sejmie, coraz więcej kamer, mikrofonów. Jest bardzo ciasno i bardzo, ale to bardzo nerwowo. I każda ze stron ma swoje racje. Okazuje się, że tych racji nie da się pogodzić na takim etapie jak obecnie, takim, jeśli chodzi o finanse państwa, jeśli chodzi o budżet w 2019 roku, bo trzeba byłoby wygospodarować nawet 9, a według niektórych szacunków 10 miliardów złotych. Grzegorz Bruchalski. No i w tej sprawie PiS jest trochę ofiarą własnej polityki, dlatego że jeśli, tak jak pan redaktor Kwiołek wspomniał, chwali się sukcesami w zakresie walki z szansami odnośnie VAT-u, to pokazuje, że jednak te środki jakieś większe w budżecie są. Z drugiej strony mamy finansowanie Polskiej Fundacji Narodowej, mamy nagrody dla ministrów i przedstawicieli rządu. To zwrócone. Zwrócone, to prawda, ale to jednak trwało kilka tygodni, zanim ta sprawa tak totalnie ucichła, więc tutaj jednak dosypywanie jednym, a nie dawanie z kolei dosypania drugim pewnych pieniążków pokazuje, że jednak grupy społeczne, które uważają się poszkodowane przez system, bo też zwróćmy uwagę, że temat tych pieniędzy dla niepełnosprawnych, dla rodziców osób niepełnosprawnych jednak jest kwestią systemową, jednak uczynienie tego systemu powinno być głównym celem rządu, przygotowanie konkretnej strategii w zakresie systemu świadczeń społecznych i skoro na przykład ci rodzice widzą, że jest program PiS+, który działa, więc oni też uważają, że takie środki im się należą, więc tutaj trochę jest taki pewien galimatias, że skoro jedni dostają, czemu my nie dostajemy? I tutaj widać, że jednak rząd nie ma trochę za bardzo pomysłu, choć też z drugiej strony nieprzyjednana postawa protestujących też nie daje łatwiej możliwości negocjacji, bo jednak tutaj, o czym też pan redaktor wspomniał, że jest coraz większy zgiełk w tym Sejmie, coraz więcej osób, jest coraz większa burza wokół tego tematu, a w takiej burzy ciężko jest znaleźć rozsądne porozumienie, więc ja tylko mam nadzieję, że chociaż to chyba się nie wydarzy już przed majówką, że czeka nas raczej protest, który będzie kontynuowany również po majówce i że jednak ta sytuacja znajdzie swoje miejsce i swoje życie rozwiązanie, bo na tym wszystkim tracą po prostu ci rodzice i te dzieciaki, które jednak są w dosyć kiepskiej sytuacji materialnej, jednak poprzednie rządy też zaniedbywały ten temat bardzo mocno, bo Platforma też obiecywała pewne rozwiązania, nie do końca się z nich wywiązała, więc widzimy, że kolejny rząd przejął po prostu bardzo złą sytuację w tym zakresie, więc ja tu liczę, że rząd jednak znajdzie nić porozumienia, a przede wszystkim przygotuje taki gruntowny system zmian tych świadczeń społecznych na kolejne lata, bo jednak wiadomo, że można w tej sytuacji dosypać trochę tych pieniędzy, natomiast za pół roku będzie znowu ta sama sytuacja, że jednak tych środków będzie za mało i kolejne grupy przyjdą, które będą też chciały więcej pieniędzy, więc ja tu liczę na to, że rząd jednak zaproponuje rozwiązania, które będą wychodziły poza okres trochę pół roku, tylko będą to na lata takie rozwiązania konkretne i mam nadzieję, że jednak ten spór kości przed majówką, ale będzie w najbliższym powiedzmy miesiącu rozwiązany, jednak te świadczenia będą na tyle godne, żeby zaspokoić potrzeby tych osób, choć wiadomo, że nie da się ich zaspokoić w 100%, bo tego żaden rząd nigdy nie zrobi, bo po prostu tak się nie da w tej obecnej sytuacji budżetowej. Emocje są po obu stronach. Rodzice mówią, że muszą przeżyć ich dzieci na przykład za niecałe 1000 zł miesięcznie. Z kolei Elżbieta Rafalska wczoraj w takim w emocjonalnym wystąpieniu mówiła, że sama na swoich rękach jako minister rodziny dźwiga zaniedbania przez ostatnie kilku dekad i mówi, że na cele społeczne poszło 3 miliardy złotych. Ale to doskonale wiemy, że wiadomo, że ministrowie mogą zrzucić winę na poprzedni rząd, tylko że ten rząd już rządzi blisko 3 lata, więc miał jednak dosyć spory i mandat wyborczy, to po pierwsze, a po drugie sporo czasu, żeby to zmienić, więc skoro tego nie zmienili teraz, więc już obarczanie poprzedników jest trochę nie na miejscu, ponieważ mamy 3 lata rządów PiS-u, mają przed sobą kolejny rok, więc niech jednak szukają rozwiązania, a nie po prostu zwalają winę poprzedników, bo to już nie ma sensu, nikt o tym nie pamięta. Ale są rozwiązania, które zostały zaproponowane w perspektywie długofalowej, czyli Dostępność Plus, czyli danina solidarnościowa od nowego roku, no i to drugi postulat na liście dwóch postulatów rodziców, czyli zrównanie renty socjalnej z rentą minimalną z ZUS. Oni tak naprawdę walczą o niecałe 170 zł miesięcznie więcej, dlatego tak ważny jest dla nich ten dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie. To jest taki dodatek zapewniający też przeżycie na minimalnym poziomie, na przykład w sytuacji, gdyby coś się stało opiekunowi tej osoby niepełnosprawnej, czy rodzicowi, tak tłumaczył to rodzice. Z drugiej strony jest to taka sytuacja, w której nie stać się rządu na więcej ustępstw. Pieniądze są, ale nie są przewidziane w takiej kwocie w roku budżetowym i obecnym, i następnym. A to jest sytuacja bez wyjścia. Czy jednak
lepiej by było, gdyby te pieniądze się w jakiś sposób znalazły. Mam wrażenie, że to jest jednak sytuacja do wyjścia, ponieważ po pierwsze te 9 miliardów, o których mówimy, no, które szacunki, które wskazywali politycy rządzący, mogą kazać się realnie trochę mniejszymi pieniędzmi, to po pierwsze, bo to te 9 miliardów trochę było takie... To dołożę kolejny wątek. Dziś się okazało, że tego typu podział na różny stopień niepełnosprawności mógłby skończyć się w Trybunale Konstytucyjnym, bo okazałoby się, że 500 zł dla pewnej grupy, która jest dla grupy osób z całkowitą niepełnosprawnością i niemożliwością pracy, byłaby preferowana bardziej niż pozostałe grupy. To świadczeń jest naprawdę bardzo duże. Jest cała lista świadczeń, kryteriów, które trzeba spełnić, więc bardzo wiele grup mogłoby się poczuć pominiętych. Tak, to prawda. To, o czym pan wspomniał, to jest kwestia tego, że otwierałaby się kolejna furtka dla kolejnych grup społecznych, które mają realne i prawdziwe często postulaty czy pretensje do państwa o niewystarczającą pomoc. To wszystko jest prawdziwe. Ci rodzice, którzy zdecydowali się protestować dzisiaj w Sejmie, no zdecydowali się na taki radykalny krok, pomni pewnie też tego, jak zostali potraktowani w poprzednich latach i wtedy wywalczyli jakieś tam zapewnienia, jakieś tam regulacje. Na dzieci do 18 roku życia. Tak, tak, więc dzisiaj poszli tą samą ścieżką. Tak po ludzku ja im się nie dziwię, tak? To znaczy ten postulat tych 500 zł, bo teraz tylko to zostało na stole, reszta została spełniona i jakoś tam dogadana. Mam wrażenie, że można spokojnie dogadać w zaciszach, kuluarach gabinetów. Tak jak dzisiaj pani minister Rafalska rozmawiała z protestującymi, bez kamer, bez niepotrzebnych emocji, bez łez i krzyków na korytarzu sejmowym. Tam okazało się, że no pewien kompromis już może zostać zawarty, albo przynajmniej już obie strony zeszły z tego takiego nieprzejednanej postawy, bo rodzice powiedzieli, że to już nie musi być 500, ale na początek chyba 200 czy 300, z czasem możemy dojść do tego 500. Myślę, że odpowiedź rządu w końcu będzie też taka, żeby się gdzieś tam może nie w połowie drogi, może w jednej trzeciej, zależy z której strony spojrzymy, spotkać i uzgodnić tego typu wsparcie, ale zgoda, że to otwiera furtkę do taką dość niebezpieczną, no ale to jest jednak furtkę, to jest jednak problem, z którym zmaga się każdy rząd. To znaczy, jeśli ulegamy jednej, drugiej, trzeciej grupie społecznej, no to czwarta, piąta i szósta puka do drzwi i mówi, my też potrzebujemy. Skoro wystarczyło na rodziców i opiekunów niepełnosprawnych, to za chwilę odezwą się osoby, które mają też realne problemy w innych wymiarach życia. Jak to wszystko pogodzić przy budżecie, który nie jest z gumy? Oczywiście sukcesy są rządu ewidentne tutaj w tej mierze. I nie ma też co kryć, że takie oczekiwanie się trochę pojawiło. Znaczy, jeśli pan premier Morawiecki ogłasza, tak jak wspomnieliśmy, dostępność plus, ogłasza 300 zł wyprawki na każde dziecko w szkole, ogłasza kolejne postulaty, które mogą jakoś tam odobruchać przedsiębiorców, no to naturalnym takim poczuciem jest, mam wrażenie, wśród wyborców, wśród obywateli, że jest dobrze w państwie. Skoro jest dobrze, to chcemy też, żeby nam się poprawiło nie tylko w perspektywie danych makroekonomicznych, ale też tuż za rogiem w codziennym życiu. I ja, szczerze mówiąc, to jest też klucz do sukcesu PiS. Jeśli sprawią, że te grupy społeczne najbardziej potrzebujące i najbardziej takie, które odczują to wsparcie rządu i dobrą politykę rządu na co dzień, w lokalnych drogach, w grubszych portfelach przy wyprawkach szkolnych czy tego typu historiach drobnych, codziennych, to myślę, że to się może przełożyć też na sukces wyborczy. I mam wrażenie, że politycy PiS są tego świadomi. Stąd takie próba bardzo, bardzo delikatnego podejścia do problemu, nie odrzucania tych postulatów, poza kilkoma wyjątkami, no, które rzeczywiście no, nie powinny mieć miejsca. Pytanie, czy da się teraz rozmawiać w ciszy i spokoju, kiedy padły słowa i ze strony części polityków, i ze strony rodziców, jak choćby te wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który w rozmowie z dziennikarzami mówi, że dziwi się, że można tak bardzo nie mieć serca, żeby tu tyle trzymać niepełnosprawne, czyli w Sejmie na korytarzach. Z drugiej strony protestujący w Sejmie mówią tak, mamy propozycję dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, niech spokojnie jadą na majówkę, grillują kiełbaski, a my będziemy z naszymi dziećmi walczyć dalej. Grzegorz Gruchowski. Czyli to sformułowanie było zupełnie niepotrzebne, ponieważ raczej w tych sytuacjach trzeba gasić pożary, a nie wywoływać kolejne, więc tutaj marszałek Terlecki z tymi sojusami trochę ten pożar wywołał, więc to mówię, no, zupełnie absurdalne określenie, które nie pomogło w tej sytuacji, no ale mówię, no dalej jest szansa na rozwiązanie tego problemu w najbliższym miesiącu, więc jeśli rząd troszkę może się cofnie, no bo wiadomo, że nie masz raczej szans na spełnienie w 100%, jak powiedziałem na początku sobie powiedzieć, w 100% tych rządów, natomiast wypracowanie takiego okresu, gdzie przynajmniej będą ponoszone za jakiś czas o pewną kwotę, jednak jest możliwe, więc mam nadzieję, że w zaliczu gabinetów jednak takie spotkania będą dalej trwały i będą odbywały się właśnie w sposób emocjonalny, a będzie więcej takiej merytoryki, która okaże się jednak na końcu skuteczna, jednak ten problem zostanie rozwiązany. I mówię, jak najmniej wypowiedzi, jak najwięcej życzę sobie dużo więcej chłodnych głów w tej sprawie, ponieważ gorące głowy pokazują, że tutaj jednak problem istnieje. Natomiast no, wypowiedź pana marszałka Terleckiego absurdalna, absolutnie absurdalna, niedopuszczalna i mam nadzieję, że więcej takich sformułowań z ust polityków partii rządzącej nie padnie, no bo one tylko sytuację pogarszają, a nie dają możliwości do zamknięcia tematu i skończenia go szczęśliwym finałem.
Jeszcze nie zakończyło się dzisiaj posiedzenie komisji weryfikacyjnej, zeznaje drugi świadek Elżbieta Jakubiak. Na to chciałem zwrócić uwagę naszych słuchaczy także na to posiedzenie komisji weryfikacyjnej, bo dzisiaj znowu nie pojawiła się prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, choć pytań z każdym posiedzeniem komisji to prezydent Warszawy przybywa, ale pojawił się były wiceprezydent stolicy, który w 2006 aż do 2011 roku pełnił funkcję wiceprezydenta, był także odpowiedzialny za Biuro Gospodarki Nieruchomościami. Chodzi o pana Andrzeja Jakubiaka. Tam pojawiły się ciekawe bardzo jego informacje i komentarze, odpowiedzi na pytania dotyczące kontroli Biura Gospodarki Nieruchomościami, bo wiceprezydent mówi, że miał pełne zaufanie do swoich podwładnych, którzy, jak się później okazało, należeli przynajmniej w pewnej liczbie osób do zorganizowanej grupy przestępczej, o czym poinformowała dopiero po latach prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, ale okazuje się, że tak naprawdę nie było nadzoru nad zwracanymi nieruchomościami w Warszawie, bo nadzór pana Andrzeja Jakubiaka polegał na, tu cytat, sprawach systemowych albo sprawach niezwykle istotnych. No i potem okazało się, że w wypadku Nowogrodzkiej 6A indemnizacja była jak byk, mówi przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki, a mimo wszystko miasto i tak podjęło decyzję dotyczącą tej nieruchomości na niekorzyść miasta, albo pan Andrzej Jakubiak w ogóle nie wiedział, że miasto pozbywa się pewnych kamienic. O czym to świadczy? Tutaj nie jestem zdziwiony, ponieważ przechodząc do wątku bardziej pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, której narracja jest nastawiona od początku na to, że nie było żadnych nieprawidłowości, wszystko było ok. Potem zmieniła, że jednak pewne nieprawidłowości występowały, a na końcu przyznała, że działa w ratuszu grupa przestępcza. To pokazuje, że jednak nie bardzo wiedziała, jak z tej sytuacji wyjść. To, że nie przychodzi po raz kolejny na komisję weryfikacyjną, pokazuje jednak trochę złej woli z jej strony, ponieważ jednak wszyscy wiceprezydenci obecni i byli na tę komisję przychodzili, nie mieli już z tym żadnego problemu. Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz na tę komisję nie stawia się po raz kolejny. Dziwię się jej, ponieważ miałaby możliwość, jest prawnikiem przecież, więc ma możliwość, ma jakąś wiedzę, jak w takich komisjach się posługiwać, więc miałaby możliwość wyjaśnienia paru kwestii, które dalej są niejasne. Jeśli chodzi o wypowiedzi pana Jakubiaka, też nie jestem zdziwiony. No wiemy, że z tych prac komisji, ale także z różnych artykułów prasowych czy z materiałów, które przedstawiali członkowie komisji, że jednak nieprawidłowości były i to były bardzo głębokie. Nadzór był bardzo chaotyczny, bo tego nadzoru w ogóle nie było, więc takie kwiatki tylko będą wychodziły, jeszcze pewnie parę ich wyjdzie, bo wiemy, że materiały też są zbierane, te prace są bardzo płynne, więc ja tu jestem zaskoczony, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nie przychodzi po raz kolejny, no ale no to jest jej sprawa, jak widać, no ona pewnie już na tej komisji w ogóle się nie pojawi i pewnie przestanie być prezydentem, to być może wtedy już w innym charakterze, na przykład, że będzie w tej sprawie zeznawała, bo już wtedy po prostu będzie musiała. Natomiast no, pan Jakubiak, no zdziwiony jestem, że wiceprezydent nadzorujący PGN, bardzo nefralgiczne miejsce biuro dla miasta, no wykazywał się takim zaufaniem do swoich pracowników, no jednak no tak nie można postępować, no jednak w każdej firmie prywatnej jest jakiś nadzór, więc tak samo w Urzędzie Miasta i to jeszcze przy nieruchomościach wartych naprawdę grube pieniądze, nadzór powinien być dużo bardziej sprawny, a tutaj ten nadzór po prostu nie był albo niesiono, żeby ten nadzór w ogóle występował. A może pan Andrzej Jakubiak, jak sam twierdzi, był wprowadzany w błąd, został oszukany przez swoich podwładnych, bo jest taki ciekawy przypadek kamienicy przy Mokotowskiej, która została zwrócona, oddana w ręce prywatnych właścicieli, mimo tego, że polecenie i sugestia władz miasta była zupełnie inna. Miasto rekomendowało zatrzymanie tej nieruchomości w rękach ratusza, a potem się okazało, że pan Jakubiak nie wiedział tak naprawdę, że kamienica została przez miasto zwrócona. Świadomość tego, że urzędnicy pana wiceprezydenta mogli go, mówiąc delikatnie, robić bambuko, jest dla mnie dosyć nieprzyjemnym wrażeniem jako dla obywatela, że wiceprezydent nie ma nadzoru nad swoimi pracownikami. To jednak świadczy nie tylko o pracownikach źle, ale również o ich przełożonym. Więc tutaj dosyć niespotykane i mam nadzieję, że jednak ta sprawa zostanie wyjaśniona, bo to jest dla mnie coś bardzo ciekawe. Właśnie nie wiem, co gorsze. Świadomość tego, że jest w urzędzie, jak powiedziała pani prezydent, mafia, którą jakoś tam się toleruje, bo się boimy, powiedzmy, interesów i lobby grup, które realizowały tutaj wielkie, wielkie biznesy, czy taki brak profesjonalizmu, który pozwalałby na hulanie tak naprawdę, czy dzikie harce wręcz urzędnikom, którzy mogą robić co chcą z tak dużymi pieniędzmi, tak dużo wartymi nieruchomościami. Mnie ciekawi jedno w tej całej sprawie. Oczywiście tych sytuacji patologicznych wychodzi mnóstwo przy okazji komisji weryfikacyjnej i to bardzo dobrze, że ta komisja
działa i widać efekty nie tylko administracyjne, bo tutaj będą sądy decydowały, ale także takie polityczne, takie też co do świadomości wyborców, obywateli. Natomiast mnie ciekawi, na ile przełoży się ta praca Komisji Weryfikacyjnej i ustaleń, także śledczych, na zarzuty prokuratorskie. No, mamy na razie zarzuty dla kilku urzędników z ratusza, no ale to co rozmawiamy, to nie jest... Wczoraj kolejne dwa zatrzymania, a także przedłużenie aresztu dla niektórych urzędników czy mecenasów. Takich rodzin zresztą też, które były zamieszane w ten cały proceder, ale no, moje pytanie brzmi, nie wiem, czy to się wydarzy jeszcze przed wyborami samorządowymi, czy nie, ale czy odpowiedzialni politycznie za to, nadzorujący pracę BGN-u, bezpośrednio czasami też jak Hanna Gronkiewicz-Walc, bo przypomnijmy, że przez pewien okres pani prezydent bezpośrednio nadzorowała pracę BGN-u, później już pośrednio, no ale jednak to nie jest tak, że skoro to jest publiczna instytucja, to oni nie odpowiadają za to, co się dzieje, że można wypaczyć wiele historii, przekręcić mnóstwo pieniędzy i machniemy ręką i uznamy, że to tylko odpowiedzialność polityczna, rozliczają ją wyborcy. No tak, ale potrzebne są dowody, potrzebne są twarde dowody, potrzebne są też zeznania świadków. To wszystko musi się obronić przed sądem, tak? To nie mogą być zarzuty polityczne czysto, czy publicystyczne, bo my możemy tu w studiu mówić ostre słowa i łajać polityków za pewne niekonsekwencje czy wątpliwości, ale no to przed sądem to się musi obronić dowodowo, tak jak pan redaktor powiedział. I mam wrażenie, że no, mam nadzieję przede wszystkim, że prokuratura będzie w stanie zebrać taki materiał dowodowy, który pozwoli na postawienie zarzutów także tym, którzy nadzorowali to politycznie w ratuszu. Spodziewają się panowie serii aresztowań w czasie kampanii samorządowej? Znaczy, podejrzewam, że jeśli prokuratura cały czas w tym temacie przecież pracuje, no były wcześniej zatrzymania, więc ja nie wykluczam, że kolejne zatrzymania będą miały miejsce również w wyborach samorządowych. Mam tylko nadzieję, że one nie będą związane z samym terminem wyborów samorządowych, a jednak będą związane z tym, że faktycznie ktoś coś zgłosił. To się samoistnie pokrywa, im więcej zatrzymanych osób, tym większa jest możliwość tak zwanego sypania, tak, że zaczną mówić, podawać się szczegóły, dowody, tak jak było to w wielu innych sprawach, do których prokuratura wraca teraz. No, a kampania samorządowa oficjalnie startuje już niedługo. No to prawda, zawsze będą takie zarzuty. Teraz mamy szereg kampanii wyborczych, maraton w zasadzie wyborczy, bo i samorządowe, i potem europejskie, parlamentarne, prezydenckie, więc każde zatrzymanie dzisiaj polityka kojarzonego z Platformą, a jeśli byłoby postawienie zarzutów pani prezydent Gronkiewicz-Walc, to już w ogóle osobie bardzo ważnej z tej partii, będzie traktowane jako uderzenie polityczne, będzie traktowane przez opozycję. Natomiast w tej konkretnej sprawie ja liczę na profesjonalizm prokuratorów, którzy akurat w tej, przy wypadku wykrycia i rozliczenia tej afery, wykazują się całkiem niezłym profesjonalizmem. Mam nadzieję, że to, że nie słyszymy tych zarzutów już teraz, nie oznacza tego, że nie mają dowodów, czy że nie potrafią ich zebrać, ale to, że właśnie zbierają na tyle pokaźny i profesjonalny, tak jak jeszcze raz powiem, materiał dowodowy, który pozwoli, żeby on się później obronił przed sądami, bo nie sztuka jest dzisiaj krzyknąć jeden czy drugi złodziej, tylko powiedzieć i udowodnić to przed sądem. Zresztą to jest podobny, analogiczny przypadek do pana Gawłowskiego, tak? To znaczy, tutaj materiał dowodowy pozwolił na areszt przynajmniej ze strony sądu, na zgodę i byłoby dobrze, gdyby rzeczywiście te materiały, jeśli już powstają, no by, a nawet powiem więcej, były podwójnie zabezpieczone. To nie może być tak, że to może być tylko po prostu materiał, ale też taki, żeby wykluczył jakąkolwiek sugestię, że to może być polityczne tło w tej sprawie. I ponownie wracamy do sprawy osób niepełnosprawnych i rodziców protestujących w Sejmie. Kolejna próba porozumienia za nami i za nami także kolejne słowa prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie. W czasie spotkania z mieszkańcami prezydent poinformował, że prosił minister Elżbietę Rafalską, żeby rozmawiała z premierem o spełnieniu drugiego postulatu protestujących w Sejmie. Chodzi o te 500 zł i chodzi o spełnienie wypłaty tych pieniędzy w formule ratalnej. Prezydent mówił, że ludziom niepełnosprawnym i ich opiekunom państwo winne jest te wsparcie i trzeba tych możliwości wsparcia szukać i wierzę, że uda się to zrealizować, choć może nie od razu wszystko i w jednym momencie. Prezydent Andrzej Duda powiedział też, że skoro premier Mateusz Morawiecki ogłosił niedawno piątkę Morawieckiego, to ma nadzieję, że do tej piątki dołączy postulat dotyczący osób niepełnosprawnych, no i będzie szóstka Morawieckiego, która zostanie zrealizowana. Panowie, co panowie o tym sądzą? Mówiliśmy przed przerwą jeszcze. Rządzący szukają dojścia do porozumienia z tymi, którzy protestują i mam wrażenie, że ta inicjatywa pana prezydenta będzie bardzo dobrze odczytana przez społeczeństwo zwłaszcza, ponieważ pan prezydent po pierwsze już w piątek rozmawiał jako pierwszy z tymi protestującymi w parlamencie, to dało bardzo pozytywny sygnał. Po drugie, no on tam jednak mocno
powiem tak, dał twarz trochę temu sporowi, ponieważ zapewnił ich tam na miejscu, że rząd zajmie się sprawą, że będzie projekt ustawy, że załatwimy to, co trzeba załatwić. Nie dał konkretnych zagadnień, nie dał konkretów co do tego, że załatwimy wszystko od ręki, ale jednak dał bardzo dużą nadzieję tym protestującym. Stąd na przykład oni wczoraj mówili, niech pan prezydent do nas przyjedzie ponownie, niech pan prezydent, bo przecież pan prezydent nam obiecał. Jedyna osoba godna zaufania, tak, której wierzą. Tak, tak. Rzeczywiście pan prezydent jest oczywiście tutaj w łatwiejszej sytuacji, nie dysponuje budżetem państwa, może tutaj trochę swobodniej się poruszać, jeśli chodzi o polityczne aspekty tej całej gry. Natomiast no, rzeczywiście dał twarz temu konfliktowi. Dzisiaj próbuje z tego też uporać się z tym problemem i to bardzo dobrze świadczy panu prezydencie, że jest zaangażowany w życie publiczne, nie jest kimś z boku, z zewnątrz przyglądający się tylko protestom i problemom, ale kimś, kto próbuje wymóc też odpowiednie decyzje na rządzie. No, ingeruje tak naprawdę w program w piątkę Morawieckiego ogłoszony niedawno, proponując 6. punkt dotyczące osób niepełnosprawnych. Trochę się tylko obawiam, że ta 6. może się okazać też niewystarczająca. Za chwilę mogą być 7, 8 i dojdziemy tak no, przynajmniej do 20, to byśmy spokojnie mogli dojść, a i to załatwiłoby jakieś elementarne tylko potrzeby. No to jest jedyne zagrożenie tak naprawdę. Czy pan prezydent tutaj szacuje, no jemu jest łatwiej z perspektywy Pałacu Prezydenckiego czy wyjazdu do wyborców mówić o tego typu prośbach do pani minister Rafalskiej czy pana premiera Morawieckiego. Wiemy, że taki bieżący, roboczy kontakt jest, że pan prezydent rozmawiał długo ostatnio z panią minister Rafalską. No wydaje się, że to jest, no aż się prosi o zakończenie tego sporu i aż się prosi o to, żeby rząd powiedział dobrze, być może nie od dziś, nie od jutra, ale w jakiejś dającej się przewidzieć perspektywie, tak jak choćby z wydatkami na służbę zdrowia, uda się podnieść te liczby, te cyfry i to wsparcie trafi tam, gdzie potrzeba. Tylko może nie być pieniędzy w budżecie i może to być uznane za krzywdzące innych przez Trybunał Konstytucyjny Grzegorz Bruchalski. Szóstka Morawieckiego mówi prezydent Andrzej Duda. Prezydenta Dudy, który trzeba przyznać, że jest bardzo aktywnym prezydentem, który jednak nie boi się podejmowania trudnych tematów. To jest temat bardzo trudny i cieszę się, że prezydent bierze udział w tym sporze. Ma szansę wystąpić w roli takiego mediatora dla tych dwóch stron rządzących i strony protestującej i cieszę się z tego, że właśnie on podejść się tego zadania i jest osobą godną zaufania dla tych protestujących. Był jako właśnie, panowie, że był jako pierwszy i też ma mandat do tego, żeby po raz kolejny ich odwiedzić, łagodzić te emocje, które trochę niepotrzebnie w ostatnich dniach narosły i mam nadzieję, że właśnie tutaj ta rola pana prezydenta będzie jednak, oczywiście jest w sytuacji łatwiejszej, bo nie dysponuje budżetem, nie rozdziela tych środków, więc trochę może pozwolić sobie na więcej w swoich zapewnieniach, natomiast bardzo dobrze, że bierze udział w tym i jest szansa na to, żeby z tego konfliktu w perspektywie kolejnych miesięcy po prostu wyjść ze szczęśliwym finałem. Wystąpienie prezydenta w Krośnie Odrzeńskim, gdzie spotkał się z mieszkańcami, śledziło Polskie Radio Zachód. Fragment tego wystąpienia dla państwa teraz. Podziękowałem pani minister za ten jeden postulat, którego spełnienie już obiecała, za podniesienie wysokości renty socjalnej do najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, bo to był pierwszy postulat pań protestujących dzisiaj w Sejmie. Jest jeszcze drugi z tych dwóch najważniejszych postulatów, bardzo trudny do spełnienia, bo rzeczywiście w skali kraju to kwota no, 9 miliardów złotych. To nie są żarty, proszę państwa, cały program 500+ to mniej więcej 23 miliardy, więc skala tego oczekiwania jest po prostu ogromna w każdym roku budżetowym, ale poprosiłem panią minister, żeby rozmawiała na ten temat z panem premierem. Tak mówi prezydent Andrzej Duda w Krośnie Odrzeńskim na spotkaniu z mieszkańcami, odnosząc się do protestu rodziców i opiekunów niepełnosprawnych osób w Sejmie. Jak już mówiliśmy, proponuje 6. Morawieckiego. Pytanie właśnie, co na to rząd? Prezydent w roli mediatora, jak najbardziej, to jest też jego postulat i z kampanii wyborczej, ale także z zapowiedzi referendum konstytucyjnego, żeby w końcu polskie państwo poprzez zmianę w konstytucji upomniało się o osoby niepełnosprawne, które są przez konstytucję całkowicie no, ignorowane i zupełnie zapomniane. Pytanie tylko, co na to rząd, który mówi, że tylu pieniędzy w tak krótkim czasie nie ma. To jest kluczowe pytanie oczywiście, natomiast całej tej małej grze politycznej między prezydentem a rządem jeszcze bym dopatrywał drugie tło. To znaczy wspomniał pan o referendum konsultacyjnym w sprawie konstytucji. Tam Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich dniach, tygodniach mocno docinało panu prezydentowi, a to, że to referendum jest niepotrzebne, a to, że jeśli już to termin niedogodny i tak naprawdę to nie widzimy sensu, efektu tej pracy dotychczasowej Pałacu Prezydenckiego w tej kwestii. To wszystko jest oczywiście poniekąd jakoś prawdą, bo to referendum konsultacyjne jest dość takim dziwnym pomysłem pana prezydenta. Nie mówię, że nie trafionym, bo jeśli będzie dobrze poprowadzone, to być
może okaże się trafny. Ale wiem, jak się kończą referenda w naszym kraju. No właśnie, zwłaszcza takie organizowane ad hoc, zwłaszcza też takie, które niczego de facto nie zmienią, tylko wskażą ewentualnie kierunek dla polityków, bo to referendum ma być konsultacyjne, ale jutro na Sejmie Narodowym pan prezydent ma na konferencji prasowej ogłosić jakieś konkrety czy szczegóły tego swojego pomysłu na to, na to referendum. Natomiast tutaj widziałbym takie małą odbicie piłeczki, jak w tenisie pana prezydenta. Tutaj jeśli chodzi o te postulaty co do szóstki Morawieckiego. No bo skoro większość rządowa umie podszypywać Pałac Prezydencki w sprawie ważnego dla pana prezydenta pomysłu, jakkolwiek by go nie oceniać, to jednak jest bardzo ważny, bo jeśli się nie uda, no to pan prezydent za to politycznie zapłaci. No to pan prezydent odgryza się. Bardzo chętnie pomożemy wam, drodzy protestujący. Niech tylko pani minister znajdzie pieniądze, bo to, tak jak mówiliśmy, pan prezydent nie musi znajdywać tych pieniędzy, bo jest łatwo dać taką obietnicę. To jest taki element trochę takiego przeciągania liny między Pałacem Prezydenckim a większością parlamentarną. Ta współpraca nie układa się tak, jak powinna się układać. To jest jednak polski system, polska konstytucja, polski system polityczny skazuje tę większość parlamentarną premiera, ministrów na pewien konflikt z panem prezydentem. Taki siłą rzeczy konflikt ambicjonalny, polityczny. Widzieliśmy, jak się to miało miejsce przy okazji sporu z panem ministrem Macierewiczem. Widzimy ostatnio spór wokół ustawy degradacyjnej. Mieliśmy problem z wetami sądowymi, z nowymi ustawami dotyczącymi reform, dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Wydawało się, że wtedy pewne reguły gry zostały na nowo ustalone. Jak się okazuje, nie do końca tak jest i ta szorstka przyjaźń będzie do końca, mam wrażenie, kadencji parlamentu i pana prezydenta, przynajmniej w tych pierwszych kadencjach. Ale paradoksalnie to służy obu stronom. Z jednej strony dlatego, że pan prezydent pokazuje, że nie jest partyjnym prezydentem, że ma swoje zdanie często na kontrze do obozu parlamentarnego, wielu wyborców miało pretensje. Z drugiej zaś strony, no Prawo i Sprawiedliwość może powiedzieć, czy znaleźć takiego trochę winnego niepowodzeń, które na przykład przy ustawie degradacyjnej pojawiły się. Jeśli ta gra na wielu fortepianach będzie prowadzona umiejętnie, to obóz dobrej zmiany może z tego wyjść zwycięsko, zbierając dodatkowe żniwo. Ale jeśli te dwa czy trzy fortepiany będą zgrzytać, no to ta muzyka nie będzie całkiem... Rysuje pan obraz takiego dużego kompromisu, trochę zahaczającego o rzeczywistość mniej oczywistą, czyli te kompromisy, które widzę na przykład tak, że prezydent wymusza na rządzie i na premierze Mateuszu Morawieckim, żeby spełnił postulat protestujących rodziców w Sejmie, ten pierwszy kluczowy 500 zł. Z drugiej strony godzi się na referendum swoje własne, ale wzbogacone przez pytania Prawa i Sprawiedliwości. Taka sugestia pojawiła się ostatnio i padła z ust doradcy prezydenta profesora Andrzeja Zebertowicza, że trwają chyba tak naprawdę negocjacje na temat tego, jakie będą pytania zawarte w referendum, ile tych pytań będzie i kto będzie również ich autorem, czy sam prezydent, czy też będą pytania prezydenta i na przykład oddzielnie pytania obozu rządzącego, Grzegorz Kruchalski. Czy też pan widzi takie przeciąganie liny właśnie w tym celu? Znaczy widać się w soczewce, że prezydent nie chce być tylko wykonawcą woli prezesa i woli partii rządzącej, dlatego też próbuje pokazać swoją własną politykę, swoje własne rozwiązania. Tym też właśnie są te konsultacje wokół konstytucji. Podejrzewam, że zakończy się to jakimś kompromisem między prezydentem a sążącą, bo jednak są to osoby z tego samego środowiska politycznego, z jednej formacji politycznej, więc wiadomo, że taki kompromis na pewno będzie im w dłuższej perspektywie łatwiej, ale też prezydent nie będzie pozwalał sobie na pewne rozgrywanie jego właśnie w zakresie różnych ustaw, dlatego też były te weta ostatnio, więc pewnie te weta miały trochę mniej znaczenie merytoryczne, a bardziej znaczenie jednak symboliczne, pokazanie, nie, ja też mam coś do powiedzenia, jestem prezydentem, jestem pierwszą osobą w państwie, więc nie lekceważcie mnie, więc tutaj mamy takie przyciąganie liny i pewnie ono też będzie miało miejsce, ale nie sądzę, żeby zabrnęło to w jakiś taki skrajny moment, że jednak te strony się podzielą, bo mówię, to jest bardzo jedno środowisko polityczne, które jednak żyje w jakiejś tam symbiozie i te zgrzyty oczywiście będą miały miejsce na pewno w różnych tematach, ale jednak na dłuższą metę pokażą, że prezydent jednak jest w stanie dogadać się z rządzą, no bo tego też wymaga konstytucja, no ciężko będzie PiS-owi rządzić bez prezydenta, nie mając większości do obalania tego weta, więc tutaj jednak muszą mieć w tych kluczowych sprawach możliwość dogadania się z prezydentem w zakresie kluczowych projektów dla strony rządzącej, więc przeciąganie liny oczywiście będzie, natomiast no będzie jednak nie do takich skrajnych, powiedzmy, momentów jednak. A czy pana zdaniem ma to znaczenie, czy łączą się te dwie sprawy? Kwestia wypowiedzi prezydenta dzisiaj sprzed kilkunastu minut, kwestia organizowanego przez prezydenta referendum, tych pytań, które być może naprawdę... Mam nadzieję, że łączy się w mniejszym stopniu niż myśleniem, ponieważ granic pewnej strony byłoby trochę niezbyt moralne, natomiast no pewnie
nie ma też taki kontekst polityczny, że ten prezydent pokazuje, że jednak nie chce być takim właśnie, jak już powiedziałem na początku, wykonawcą woli partii politycznej, z której się mimo wszystko wywodzi. Na pewno ma to jakiś związek, natomiast też bym nie przesadzał, że jest to jakiś poważny problem między stroną rządzącą a prezydentem. Prezydent, jego doradcy i ministrowie mówią, że referendum konsultacyjne na 100% będzie. Marszałek Senatu nie jest co do tego przekonany, a głosowania w Senacie pokazały, że niekoniecznie musi być dyscyplina zarządzana przez Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie w takim razie do panów, czy panowie spodziewają się, że wydarzy się coś, co sprawi, że referendum konsultacyjnego jednak nie będzie? Myślę, że to referendum się odbędzie, dlatego że pan prezydent zbyt dużo włożył tutaj kapitału politycznego, żeby Prawo i Sprawiedliwość pokazało mu czerwoną kartkę de facto taką postawą, która by odrzuciła ten pomysł. Bo oczywiście pan prezydent złoży odpowiedni wniosek do Senatu. Senat decyduje, czy to referendum się odbędzie, czy nie. Gdyby tam nie było dyscypliny partyjnej, to mam wrażenie, że to referendum by się odbyło. Nie dlatego, że ktoś jest tutaj przesadnie zaangażowany w pomysł ten referendalny, ale po prostu dlatego, że nie ma co otwierać dodatkowego frontu wojny z panem prezydentem. Być może będzie postawa bardzo szorstkiej współpracy w tym zakresie na zasadzie, skoro pan prezydent chce, to proszę bardzo, ale niech sobie radzi sam. To znaczy bez wsparcia politycznego tam gdzieś w dołach partyjnych, w regionach, bez wsparcia finansowego, bez wsparcia merytorycznego będzie bardzo trudno panu prezydentowi przekonać Polaków, żeby do tego referendum pójść. Ale nie wykluczam też drugiego scenariusza, tej współpracy nieco mniej szorstkiej, która by polegała właśnie na tym, że Prawo i Sprawiedliwość dopisze 2-3 pytania do tego referendum i będzie wilk syty i owca cała. To znaczy pan prezydent powie, referendum się odbyło, bo jeszcze najlepiej razem z wyborami samorządowymi pierwszą lub drugą turą, więc frekwencja siłą rzeczy będzie nieco wyższa niż w normalnym trybie, a Prawo i Sprawiedliwość powie, dobrze, pan prezydent miał swoje racje, my tu mamy swoje i na przykład postulat co do, ja wiem, przyjęcia imigrantów albo wpisania dodatkowego zabezpieczenia prospołecznego w konstytucję, o czym się mówi, również byłby przegłosowany.